daję ci oczy, abyś sama sobie przyjrzeć się mogła. Albowiem Stwórca po to cię, Ewo, kreował nagą i rozczochraną, żebyś mogła z siebie zrobić kobietę. Albo sama w sobie kobietę zamordować. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was, dziewczynki, uczesać chcę. Ale co z tego? Sąsiadka czaruje kokiem, więc ty chcesz też. Rywalka podbija grzywką, więc i ty za wszelką cenę musisz sobie wyczarować właśnie grzywkę. Ewo, kobieto XX wieku, jedyna i ostatnia twoja powinność słuchać fryzjera, damskiego fryzjera, bądź co bądź ziemskiego namiestnika Stwórcy. Ona słuchała swojego fryzjera, ale to nie powód, żebyś ty słuchała jej fryzjera. Daję ci oczy. Więc zrób z nich użytek. Żadne czupieradło nie ma wrodzonej antyfryzury. Co widać na zalączonym obrazku. Nie. Hokus? Pokus? Tak, przecież to proste. Ewo, znamiona twojego zawodu noś w głowie, ale nie na głowie. Sam Einstein, gdyby był kobietą, na pewno wyglądałby jak kobieta, a nie jak Einstein. Ewo, spójrz na siebie. A teraz? Proszę, możesz wybierać. Kobieta dziecko, sekutnica, klon, albo piękność. Twarz dla kobiety jest tym, czym płótno dla malarza. A Rembrandt nie dlatego był Rembrandtem, że miał lepsze płótno niż odpustowy pacykarz. Pomiędzy przesadną wstrzemięźliwością a nadmiarem mieści się twoja szansa przemienienia twarzy okrągłej w owalną. Banalnej w jeszcze banalniejszą, lub w oryginalną, ba, egzotyczną. Chytry przemysł kosmetyczny dostarcza obfitości glajstrunku. Wiadomo, trudno oprzeć się pokusie. Kremy nigdy nie mogą zastąpić mydła. Kobieta zrobiona składa się ze zrobionej twarzy i zrobionej głowy. A po tej zrobionej głowie zaczynają chodzić suknie. Oczywiście te od Diora. Chodzą suknie złudzenia. Za 500 złotych matka dzieciom widzi się podlotkiem. Za 1000 podlotek perską cesarzową. Spacer kreacji podjudza apetyt i niszczy samokrytycyzm. oczy masz po to, abyś wszelkie cudo sztuki krawieckiej potrafiła w wyobraźni przymierzyć do siebie. Widzisz się w tym? Ostrożnie. Co na modelce zachwyca, wciągnięte na damskiego szeregowca, ośmiesza. Karykatura sekretarki składa się ze strojnej, deseniowej, jedwabnej kiecki, obficie upstrzonej świecidełkami i zawartości, która w tym opakowaniu zda się wolać: mam kurzy móżdżek. Pani w podróży. Skrzyżowanie autostopującego kociaka z prababcią wojażującą koleją warszawsko-wiedeńską. Całość, widowisko urozmaicające podróż bliźnim. Tu i ówdzie kręcą się dziewczyny, które po prostu ma się ochotę przebrać. Ewo, Ewo. Tak, tak, ty. No śmiało bliżej. Jeszcze bliżej. Dziękuję. O, teraz w porządku. Daję ci oczy, abyś sama sobie przyjrzeć się mogła. Nie masz dla kobiety większej satysfakcji, niż stać się inną kobietą. Nic tak dobrze nie eksponuje wieku kobiety, jak suknia młodsza niż zawartość. I nigdy nie jest za późno na decyzję przeistoczenia się w damę. To nieprawda, że są kobiety bez gustu. Istnieją tylko kobiety, które dobierając suknie, oglądają je na innych kobietach, a nie na sobie. I takie, które przymierzają je co prawda do własnej talii, ale nie do otoczenia, miejsca i czasu. Teraz gwarantujemy zaufanie szefa i spokój szefowej. Ewo, oczy masz po to, abyś patrzyła, a patrząc stala się świadoma prawdy, że kobieta to dobrze zrobiona głowa, twarz i suknia oraz dodatki. Dodatki na czwartym dopiero miejscu. Świecidełko to ryzyko. Możesz podjąć je tylko wtedy, gdy uzbrojona jesteś bezwzględnie od czubka głowy po palce u... O właśnie. Każda kobieta jakimś zaniedbanym detalem znaczy klęskę swej świetności. Przepraszam, zapomniałam.